Hej, hej, witam serdecznie. Z tej strony Mario, zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Snipera Elite 5. Mamy tu coś do zobaczenia, co tu jest. O! A, to jest nieśmiertonośne, to nie chcę takich. Ale mniej hałasu wydają. W sumie nic poza tym tutaj. To samo pewnie. Tak. A tu? Też nieśmiercionośna, tego nie chcę. Ale tu coś jest więcej. Broń. O. O, revolver. Ciekawe. Nie, no ja biorę swoją tutaj splówkę. Weyron oczywiście, 21 metrów, to 14. Nie, no musi być tutaj moja broń. Tu oczywiście mogę coś zmodyfikować. Ale nic tu nie będę robił więcej. Dobra. No co, odpalamy. Odpalamy Akademię Szpiegowską. A, jeszcze umiejętności, kurde. Tym razem chciałem pójść, może w sprzęty pójdziemy. Co tu jest? O, dodatkowe miejsce na przedmioty, dobra. To się akurat przyda. Dobra, lecimy. Lecimy, mamy Akademię Szpiegowską. Mulder's still out there somewhere. Zobaczmy, but I've uncovered a dossier referring to something called Operation Kraken. The dossier also details a high-level meeting about to take place at Beaumont Saint-Denis. In attendance, Forgotten Captain Seidel, Kriegsmarine German Navy, Obersturmbannführer Richter, Ostland SD Nazi Foreign Intelligence, Obersturmbannführer Sauer, Mulder's representative, Hauptmann Bruhl, head of security. Local resistance says he's a crack shot. It's quite the guest list. Operation Kraken has to be something big, but that's never stopped me before. Czyli będzie snajper kontra snajper tym razem. No i dobra, zobaczymy. High-ranking Nazi officers, highly secure fortress. Shouldn't be a problem. Fabian Richter. He's on SOE's kill list and this meeting's guest list. Lucky him. Fajnie, że on teraz gadał tak. Wiecie, chodzi. O, już mi to pasuje. Już mi to pasuje, że lata tutaj jakiś samolocik. Aha. Aha. O kurde. Dobra. Już tu widzę. Niezły, kurde. Niezłe pole do popisu, jeśli chodzi o strzelanie z daleka. Na moście ktoś jeszcze? Tam jest jeden. Ile tu? 320 metrów. No to już można sobie tutaj postrzelać na odległość, powiem wam. Aj. Motorem spierdzielił. Czy ktoś jeszcze na moście? A, tam alarm. Dobra, dosyć często lata tym samolotem. Czyli to już mi pasuje. O, jest snajper. 360 metrów. Ale ich tam jest. O cię mordę. Ile ludu. Ale tu będzie ciężko wypatrzeć te orzełki, nie? Tam coś jest. O, gramofon jakiś. Do odwracania uwagi. O, masakra. Dobra, snajpera trzeba ściągnąć pierwszego. Przy pierwszej okazji.
jest jakiś wybuchowy. Element wybuchowy tu jest, o. A to? Gargulec. Co będzie można w to strzelić? Najwidoczniej. Dobra, tu nikt więcej się nie pojawia jak na razie. Tu jest jakieś wejście, widzę, od dołu. A tu dalej jest jeszcze tego więcej. Jakie w ogóle to jest olbrzymie, nie? O, kolejny alarm. Ale to nie będzie łatwo rozwalić ten alarm. Kolejny gargulec. Kolejny snajper, 400 metrów. Staff car. Must be one of the meeting attendees. Might be able to find some information here. Okay. VIP staff car. Could rig it. Leave a nice surprise for him. Ale to będę mógł go tak lekko rozwalić. Z pewnością tak, tu widzę już wejście. Najprawdopodobniej. O, tam ktoś jest. Jakiś oficer. Większość oficerów to ja wolałbym sobie strzelać, wiecie, że tak powiem, z bliska, żeby ich od razu przeszukiwać, bo tu... No jest masakra ogólnie. Kurde. Gdzieś na pewno są te orzełki. No, założę się. Których na razie ja nie widzę. Ale dobra. Pierwsze co... Ja tu jeszcze bym mógł zbadać tą część. Jest coś tam ciekawego? Nie. I też za bardzo nikogo nie widzę. Więc dobra, myślę, że schowamy się tu. Szykujemy naszą broń. I weźmiemy sobie... przeciwpancerną. Która w razie trafienia naprawdę wyrządzi spore szkody. To teraz pytanie, czy zabić tych trzech gości tutaj bliżej, których mam? 140 metrów, no mogliby mnie usłyszeć. Dobra, mamy jednego. Ale pięknie w serducho. Ale jest naprawdę tutaj potężny teren. Ten tam idzie. O, tam kolejny snajper gdzieś. Jakbym tego snajpera ściągnął. Następnego, albo tego tu gościa. 200 metrów. Dobra, poczekamy za samolotem. No, gdzie on jest? Ktoś znalazł zwłoki? A ten tutaj. Dobra, gdzie jest samolot? Ja cię kręcę. Dobra, mamy dwóch. Dwóch na jednym wdechu. Pięknie. I ni cholery, nikt nas nie usłyszy, nie? Nie. Hihi. No i brawo.
I to mi się podoba. Tam dalej nikogo nie widać. Jest orzeł. Jest orzełek 350 metrów. Dobra, 300 metrów. Tu akurat by mnie nikt nie usłyszał. Ale chyba ściągnę tego jednak snajpera teraz. Oj. Kurde, znowu dwóch tutaj. Dawaj. Jest mój samolocik. Nie trafiłem. Teraz trafiłem. A ja mam ten wyciszony karabin jeszcze. No dobra. Jeden załatwiony. Drugi spierdolił, ale i tak nie wiedzą, gdzie jestem. Dobra, muszę przeczekać. Muszę teraz przeczekać. Wróg poluje, ciekawe na co. W ogóle czekajcie. Co ja mam tutaj za cele? Znajdź i zabij Richtera. Cel z ukrycia. No, to nie będzie akurat jakieś mega trudne. I tutaj przeszukaj całą wyspę. Richter będzie na spotkaniu Krakena, Sejd i Kluch. Bruchl. Zabijemy wszystkich po kolei. Nie ma problemu. A teraz... Czekajcie. Chcę tego orzełka jeszcze raz oznaczyć. I tego gościa tutaj. Jak mi się uda. Go jakoś tu odnaleźć, bo... Dobra. Pięknie. Kamienny orzeł. Okej. Mamy go oznaczonego, to już jest dobrze. O, taka typowa skradanka dzisiaj będzie, typowy snajper. Nawet nie wiem, czy ja bym się tutaj gdzieś nie przeniósł nieco bliżej. O. I tego snajpera teraz. 300 metrów. Samolocik, gdzie jesteś? No dawaj. Leci, leci. Powiedzcie, że dwóch trafiłem, czy nie? Nie, raczej nie. Ale jest tam drugi od razu obok. I chyba zdążyłem. Zdążyłem, ale... zwróciłem jakąś uwagę. Ten gdzieś tu łazi, skrada się. Tam gdzieś jeszcze snajper był chyba. Dobra, ja się przeładuję w tym czasie. To jest fajna broń, tylko że on długo przeładowuje tą broń. Tam gdzieś snajper jest. O, jest tam ktoś. Ich darf die Atmung nicht vergessen. Sniper. Muss den Kopf freikriegen. Mam was, kurwy.
Czekajcie, ja was tam zaraz dojadę. No i dupa, nie? No i dupa, bo już za daleko był. Wróg poluje. Ej, tam jest snajper? Dobra. Tam alarm jeszcze jakiś. Dobra, będzie trzeba przypolować na snajpera. Albo na tego. 400 metrów. Oj, to by był jakiś rekord chyba. No, tylko znowu spierdziela, no. Ale nie uciekaj tak daleko. Dobrze. Ale. Tam był drugi od razu. Aj. No i dupa. Nie dostał znowu. Dobrze. Ktoś tu się zainteresował, ale na szczęście nikt to jest blisko, więc no ja mam dosyć wyciszoną tą amunicję. Ale niestety nie mam jej dużo i to jest teraz, kurde, kluczowe, żeby pozałatwiać snajperów, mimo wszystko. Chyba że jak ja zejdę gdzieś tutaj, może gdzieś znajdę sobie jakiś... Na razie muszę poczekać. Ale naprawdę... Kiepsko. Czysto. Kurwa, nie. Dobra. Jo, jeszcze przez broń zarobił. Nie, oni są na tyle daleko wszyscy. Kolejny 400 metrów. Dobrze. Ale... Oj, piękne są te rentgeny, nie? Dobra, snajpery. Przynajmniej tych, którzy... Udało mi się zauważyć. Mam nadzieję, że więcej ich nie ma. Czekajcie, ja bym ten auto uszkodził. O! Koń się porusza. Załatwiony. Dobra, ostatnie dwa naboje. Może tu byśmy kogoś upolowali? Tu. To nie. To wiecie, szkoda tak trochę marnować takiej amunicji dobrej. Na byle kogo. O. Dobrze. No i ostatni strzał. Strzelamy w tego. Pięknie.
No i dobra, trzeba zmienić amunicję. Mam jeszcze 30 naboi normalnych. I teraz ta, tu któryś biegnie. A, to jest ten na motorze sobie jeździ. To temu nie będę przeszkadzał, nie chcę jeździ. Tu tego oficera by chciał ściągnąć, ale... O! Pięk! Oj, oj, oj! I kolejnego. A, będzie głupka chyba. Tak jest. Ale dostał zęby. Ale mu się zęby posypały. Ale jak... Jak to jest zrobione, nie? Widzieliście to? Jeszcze tego nie widziałem, żeby... Normalnie zęby było widać, nie? O! On ma list. Now this guy's got something I want. Okej. Jak ja mogę oznaczyć sobie to miejsce? Mi się zdaje, czy to auto wyjebało. Mam nadzieję, że nie zrąbałem strzelając do tego samochodu. Dobra, trzeba szukać ludzi kolejnych tutaj do zabicia. Tam na razie czysto. No tu jest ten jeden oficer. Są alarmy. O. Dawaj go. Od razu. Jola. Ale to będzie dzisiaj, kurde. 90% zabitych na odległość, nie? No z tym będzie problem. Bo ten chujec się cały czas porusza, niestety. O! Tak jest. Nawet nikt nie zauważy, że on śpi. Szyję zarobił. Nawet nie miał miejsca biedek, żeby się ruszyć. Ja pierdziolę. Najlepsze jest to, że jeszcze nikt nas nie wykrył, nie? Mamy tu zajebistą spluwę. O! Kolejny. Headshot! Headshotik. Co to jest? Gdzie to było? Tu gdzieś. Nie, tu. Gdzie ja go zajebałem? Przed chwilą. Tam jest jeden. Tam kolejne alarmy. Ej, 430 metrów. Dawaj go. Ale porusza się, cholera. Szkoda. Powiedz, że jeszcze się schował. Tam ktoś biegł.
Albo mi się zdawało. E, tu jest jeden. Ja pierdziolę, coraz dalej ich tutaj znajduję, coraz więcej. Czy jakiegoś snajpera, wiecie, na dachu? Nie ma, ale nikogo nie widzę. No specjalnie tam powinien ktoś być. Tak szczerze mówiąc, taka dobra miejscówka tam. Oj, był tam. Kurde. Ale ich tu jest. Jak ja miałem tutaj podejść? Wiecie, od razu tutaj iść na nich z szarżą. No nie da się. Trzeba ich po prostu w ten sposób. Jop. Proszę bardzo. Tam jest drugi. Całkiem możliwe, że on to zauważy. Przynajmniej nie widzę, żeby ktoś do niego podchodził. Dobra. Tego by było dobrze tutaj wyeliminować. Czy ten zauważy? Ej, dobra, bo mi kurde tętno, ale mi wzrosło. Nie zauważyłem. Dobra, nie. Nie było to zbyt dobre podejście. Co to jest? Ładunki wybuchowe, a dobra. No tak, to by mogło zwrócić trochę uwagę. Ehe. No to ja jeszcze trafił w to. Scratch one bad guy. O. Pokaż to się. Gdzie jesteś? No i proszę bardzo. Fajnie. Serduszko. Kurde, jakie strzały idą. Dobra, tego od razu. No stoi tak na uboczu. Kurwa, nie wierzę. Serio? Dobra, no drugi strzał poszedł. O, go poprawiłem. W rękę dostał, dlatego. Od kogo zadrapałem za pierwszym razem. Ktoś się zainteresował, dobra. Piękny. Ja pierdziu. Kto tam jest? Dostał w korpus. Dobra, ten idzie. Gdzie on biegnie? Tamci się tam nie zorientowali za bardzo. O, tu nawet chyba z dwóch.
Jest i ten. Dawaj go. Kurde, spierdolił. Dobra, no to tu zaraz ktoś przyjdzie. Jeszcze lepiej. A takich tu obserwuję wszędzie, gdzie tylko mogę. Jeden. No, pokaż się. Dobra, ja sobie... Kurde, nie to... Wolałbym sobie ich pooznaczać wszystkich. Kurde. Długo ładuje, to jest... Duży problem. O, za dużo już nie mam tych naboi, niestety. Pięknie. Gdzie dostanie? O, obojczyk. Jeszcze jeden był. O, właśnie tu. O kurde, on się rusza. Niestety tacy poruszający się są najgorsi. Tak, ten na motorze, ale tego na motorze to ja załatwię później. Tutaj jeszcze kogoś wypatrzeć by było fajnie. Tu naprawdę jest... Jest co szukać w tej, na tej mapce. Czy on tam się pokazywał, czy mi się zdawało? Dobra, chyba... Chyba będziemy pomału kończyć, to i tak już jest... 30 minut strzelania na odległość, można powiedzieć. No bo wszystkich tutaj, o, możliwie wszystkich zabijamy minimum 300 metrów. Ale serdusze, ale serduszko poszło. Aj, 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 aj. Ten tam jakąś łopatą, ups, operował. O, jest. Beautiful. Ale trafiony. Pięknie. Zaraz za nim jest o to. Ale nie będę chyba marnował na to amunicji. Tylko na przykład tego. Albo tego tu przyobserwował. No nie, nie. On nie wychodzi na wierzch. Za to ten wychodzi. On się tam zaraz pojawi. Metrów, proszę bardzo. Nie, za szybko. Za szybko odchodzi. Spoko. Spoko. Dobra. Nasz tutaj snajper dał... Dał mistrzowski popis. W tym momencie. O, ja sobie taką foteczkę jeszcze tylko strzelę. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę, jeśli się podobało. Do następnego odcineczka, na razie. Trzymajcie się, cześć.